Józef Maciewicz. Kontra. Czyta Tomasz Zawadzki. Część pierwsza. Jak do tego doszło? Są dwie prawdy na świecie. Pierwsza to ta, która ściśle otacza ziemię i wiernie odbija w wodzie płynące górą obłoki. Oddaje echem w górach. Rejestruje dokładnie szum lasu i trzciny nad jeziorem. Wie, gdzie ma leżeć każdy kamień w płytkim potoku i dlaczego wywołuje odgłos wiecznego plusku. Ta prawda słyszy najmniejszy szmer owada i najbłahsze słowo ludzkie. Nie uśmiecha się jednak nigdy, nawet wtedy, gdy świeci słońcem poprzez płatki jabłoni na wiosnę. Ale też nie marszczy się, nie wykrzywia oblicza złością, nawet wtedy, gdy z obłoków czyni chmury i pędzi je nad płaską ziemią, zwiastując burzę. Nie okazuje ani miłości, ani nienawiści. Z niczego nie kpi, gdyż nic, co jest na ziemi, nie uważa za śmieszne. Nad niczym nie rozrywa szat, gdyż nic, co jest na ziemi, nie wydaje się jej tego godne. Niczego nie zmienia i niczego nie przeinacza. Kto zabił muchę, ten zabił. Kto zabił człowieka, ten zabił. Jest idealnie obojętna, bo idealnie obiektywna. Jest prawdą całkowitą, gdyż przyrodzoną. Za jedną jej cechę nadprzyrodzoną poczytać by można pewną tajemnicę, dotychczas przez nikogo jeszcze nie zgłębioną. W jaki sposób? A przede wszystkim, w jakim celu wyrodziła z siebie w tym lesie i stepie, w miastach i na polu, na lądzie, na wodzie i w powietrzu drugą prawdę. Ta druga prawda składa się pozornie tylko z dobra i zła, ale omyliłby się kto by jej uwierzył na słowo, gdyż jej dobro i zło są pojęciami względnymi. Ta prawda nigdy nie spoczywa, a wskutek tego rzadko odbija dokładnie oblicze rzeczy. Dlatego wykrzywia się uśmiechem komizmu lub grymasem złości, będąc w ciągłym ruchu, ledwo nadążyć może za masą słów i gestów ludzkich. Twierdzi, że stara się je rejestrować równie dokładnie co prawda pierwsza, lecz w rzeczywistości. Stara się je tylko dopasować do swoich względnych celów, a w pośpiechu życia wiele przeinacza. Mogłoby się zdawać, że jest powierzchowna, jak poranna mgła, którą rozproszą pierwsze promienie słońca lub rozpędzi byle poranny wiaterek. Ale tak nie jest. Utrzymuje się bowiem na powierzchni, kurczowo czepiając skrawków pierwszej prawdy. Rozpłaszczając na ziemi, zaklina się na te same lasy, pola i źródła, powołuje się na świadków, czy to będą tle ptaka, krzyk rozdzieranego kota, czy krew człowieka, umiejętnie przywołane przed Trybunał Wyobraźni Ludzkiej, wszakże zawsze z pominięciem innych świadków. Ta druga prawda umizga się, wykręca, wznosi ręce do słońca. Przeklina deszcz i burzę. Obiecuje Bóg wie co. Rzadko dotrzymuje. O ile pierwsza z tych prawd jest milcząca, o tyle druga często bardzo propagandowa. O ile pierwsza obojętna, o tyle druga namiętna. Wiedząc o tym, że nie jest jedyną, tym bardziej okrzykuje się za jedyną, a przez to obowiązującą. I do pewnego stopnia ma rację, gdyż jest to prawda urzędowa, to znaczy zależna od urzędowego charakteru ustroju czy nastroju, w którym jest głoszona. W skrócie można by powiedzieć o niej, że jest prawdą koniunkturalnego interpretowania prawdy. Już z istnienia tych dwóch prawd wynika, co zresztą każdemu wiadomo, jak trudno jest przedstawić dokładny obraz ludzkiego losu. Nawet człowieka o życiu uregulowanym i prostym. A cóż dopiero zobrazować los tak skomplikowany, który stał się udziałem Aleksandra Kolcowa, kozaka z naddońskiej stanicy. Gdyby żył, dzisiaj liczyłby lat 97. Ale nie żyje od dnia 1 czerwca 1943 roku, na skutek wypadków zaszłych w austriackim miasteczku Lienz, w dolinie rzeki Drawy. Dlatego podejmując się sumiennego sprawozdania z tych wypadków, tudzież odpowiedzi na pytania, jak do nich doszło i skąd się Aleksander Kolcow na stare lata wziął tak daleko od rodzinnego hutoru, nie mogę pominąć pewnych szczegółów wyjaśniających. Hutor kalcowa leżał nad brzegiem donu, spłaszczony, niski, drewniany, ukryty w wiśniowych sadach. O całym szeregu ważnych lub drobnych, czy tylko pozornie drobnych okolicznościach dotyczących życia tego hutoru, oczywiście nie nazbyt dużo jest wiadomo na szerokim świecie. Charakteryzując jego uplasowanie geograficzne, można by się ograniczyć do stwierdzenia nielicznych faktów. Jak te na przykład, że w dni pogodnego wieczoru latniego ciągnęło od stepu zapachem goryczki i miodu, że gdy księżyc, potężny jak ongiś carski rubel, wytaczał się bywało z zatraw na horyzoncie, to oświecał kraj bezbrzeżny, mogący w ludziach budzić mistycyzm Boży, że kraj ten słusznie zaliczono do Europy Wschodniej. Tamtędy począwszy od miejsca, gdzie na zachodzie kończył się masy leśny Polesia i zawisał nad równiną otwartych pól poprzez Ukrainę, Don, Kubań, dwa razy do roku wielkimi rzekami ciągnęły raz na południe, raz na północ, stada ptaków przelotnych, mając tyle miejsca dla siebie, że tylko nieliczny ich odsetek wpadał w sidła zastawione przez ludzi. Bywało, że w oczeretach przybrzeżnych było gwarniej w ciągu nocy niż w wielkim mieście. Gorczyca, piołun, polny rumianek, wysokie gatunki traw ustępowały regularnie płaszczyźnie śniegów. Wysokie niebo niskiemu, blado niebieskie szaremu. Tylko horyzonty trwały niezmiennie, kompozytorzy pieśni w których zaduma i tęsknota w rezultacie zawsze opiewały jakąś dal. Ale dal może być też przedmiotem radości. Tak więc, na przykład, pewnego wiosennego wieczoru najstarszy syn Kalcowa, równie jak ojciec Aleksandrem zwany, wracał był konno z miasteczka i gdy właśnie od rzeki powiało zwyczajną o tej porze świeżością wody, z przemieszką zapachów wzroszonej trawy, fiołków i tulipanów, gdy raptem z zadąbrowy zamajaczyły bardzo jeszcze dalekie światła domu, gdy uprzytomnił sobie werandę samowal już podany na stół ćmy atakujące lampy i spadające w talerzyki wiśniowych konfitur, młody Aleksander nie wytrzymał. Wciągnął powietrze, powstał w strzemionach, i krzyknął z wielkiej, rozpierającej go radości, a potem pognał konia w skok, nie drogą, a na przełaj stepem. Trudno jest określić właściwość tego rodzaju radości. Tworzy ją ciepło, noc, młodość, może nawet dobre trawienie, ale nie ma jej nigdy bez poczucia wolnej przestrzeni gdy odprowadziwszy konia do stajni stanął w blasku lampy padającym z werandy to trzepnął po cholewie harapem i powiedział tylko „Ech, papa! No spytał stary z białych rzęs. Nic! Ja tak sobie tylko żyć się chcę, od co! Ojciec rzucił okiem na jego mokre odrosy buty do których przykleiły się cienkie pasemka traw i odparł surowo Ty drogi nie masz, żeby po caliźnie hasać? Co? Po nocy w dziurę trafisz albo w norę susła złam mi nogę koniowi, a ja tobie dam życie, że się odechcę to był ojcowski zwrot retoryczny. W tym wypadku geograficzna odrębność nie stwarzała odrębności od retorycznych zwrotów ojcowskich w środkowej, południowej czy zachodniej Europie. I niech fakt ten będzie zanotowany. Dom Kalcowa był długi, z drzewa i kryty blachą pomalowaną na kolor zielony, bo Kalcow należał do ludzi zamożnych. Miał dwa samowary tulskie, jeden miedziany, drugi biały, niklowany, o którym kłamał, stary kułak, że jest posrebrzany. Miał więc też sprawy i ulegał wpływom analogicznym do spraw związanych z własnością prywatną całej Europy Zachodniej. Tak samo otaczali go biedniejsi od niego i wprost biedni. Ale nawet najbiedniejsi, którzy zazdrościli mu dwóch samowarów, setki owiec, dobrych koni, świeżej farby na dachu, najmniej jednak potrzebowali mu zazdrościć swobody ruchu. Dopiero leninowska październikowa rewolucja bolszewicka, czyniąc i bogatych, i biednych biednymi, odebrała zarówno jednym, jak i drugim prawo do swobody ruchu. Ta wspólnota niedoli w komunistycznym kaftanie bezpieczeństwa, która szczególnie zaciążyła na płaszczyznach o bardzo szerokich horyzontach, nie była pojęta właściwie w zachodniej Europie, gdzie marksistowska walka klas rozgrywała się raczej w ciasnych dzielnicach fabrycznych. Rozdział pierwszy. Rodzina. Aleksander Kolcow urodził się w naddońskim hutorze jaglickim, w wyjątkowo burzliwą noc zimową roku 1860. Opowiadano, że śnieżna zawieja zlała się z niebem tak dokładnie, że człowiek, który wychodził z chaty, widział przed sobą tylko drgającą w szaleństwie ścianę śniegu i nie mógł dojrzeć niczego więcej, nawet na odległość zgiętej ręki. Było wiele kłopotu z przeprowadzeniem z trzeciego po sąsiedztwie domu baby znającej się na akuszerstwie. W stepie zasypało kompletnie ciągnący tabor kupiecki i ponoć trupy ludzi i koni znaleziono dopiero na wiosnę. Czy była to legenda, czy prawda, trudno było ustalić, gdyż dokładnego miejsca katastrofy nikt nie umiał wskazać. Faktem jest jednak, że burza śnieżna trwała trzy dni i trzy noce, a człowiek biegły w odczytywaniu znaków na niebie i ziemi, sąsiad Tymoteusz Osmuchin już wtedy przepowiadał nowonarodzonemu Aleksandrowi burzliwe życie i burzliwą śmierć. Przepowiednia jednak na razie się nie sprawdzała. Wojny w tym czasie okazały się rzadkie. Dobrobyt w kraju rósł. Biedak w mieście płacił za funt chleba jedną kopiejkę. A dobre buty z cholewami można było dostać już za dwa ruble. Jedyne, co w życiu Aleksandra Kolcowa wyróżniało go od innych, to okoliczność, że ożenił się bardzo późno, mając trzydzieści cztery lata, z dziewczyną młodszą od siebie o lat czternaście. Syn pierworodny Aleksander, ochrzczony tym imieniem podobnie jak ojciec na cześć dwóch carów, przyszedł na świat w roku 1893. W następnym roku, to znaczy w rok koronacji cara Mikołaja II, urodził się znowu syn. Ochrzczony Mikołajem. Potem dopiero zdarzyła się pierwsza niedola w życiu kolcowa. Mikołaj. Mając niespełna dwa lata utonął w rzece, wypadek był dziwny. Matka posadziła go na płytkim brzegu, na piasku. Dała kamyki i muszelki do zabawy. Sama zajęła się praniem bielizny. Stukając drewnianą kijanką, nie słyszała nawet plusku. Nie sam jednak tragiczny wypadek wzbudził ogólne poruszenie, a fakt nienotowany ażeby mimo usilnych poszukiwań nigdy i nigdzie niepodobna było wyłowić trupa. Tenże Tymoteusz Osmuchin, podówczas już bardzo stary, rozpowiadał, że trup dziecka wyłowił z wody orzeł bielik i że to dlatego nie można było go odnaleźć. Nie wierzono mu jednak. Jedni twierdzili, że bielik, jak wiadomo orzeł wodny, poluje tylko na ryby, Inni, że bielik chwyta wprawdzie młode zajączki albo susły bobaki, lecz gardzi padłem. Ojciec jak to ojciec po krótkiej rozpaczy przyszedł do siebie. Natomiast w matce dokonać się musiał od tego wypadku jakiś wewnętrzny wstrząs. Posmutniała na zawsze. Mimo to, Następne dziecko, dziewczynka, Ula urodziła się w pięć miesięcy po wypadku duża i zdrowa. Czwarta z kolei raisa dopiero w roku 1902, a najmłodszy syn Mitja aż w roku 1907. Pierworodny, zwany Saszą nie sprawił ojcu zawodu. Wyrósł na schwał. Ojciec, który sam dosłużył się rangi wachmistrza, i mimo lat brał jeszcze udział w kampanii japońskiej 1903-1904 roku. Osobiście odprowadził syna do wojska, kiedy przyszła kolej na jego rocznik. Gdy w roku 1914 wybuchła pierwsza wojna światowa, Sasza, zaliczony do III pułku kozackiego, trafił do pierwszej armii generała kawalerii, Renenkampfa. I z nią do Prus Wschodnich. Dnia 19 października wysłany w charakterze łącznika znalazł się przypadkowo w rejonie Lejb Konnego Pułku pod miasteczkiem Kauschen. Z nadmiaru energii, rozpierającej go żywotności, czy też z braku doświadczenia życiowego, przyłączył się zupełnie samowolnie do szarży konnej Lejb Gwardyjskiego Pułku Prowadzonej przez rotmistrza barona wrangla na niemiecką baterię. Podniecony biegiem koń saszy, czystej krwi dońskiej, pierwszy dopadł nieprzyjacielskich armat. Sasza, nietrafiony z pistoletu przez strzelającego doń oficera, rąbnął go szablą w dół na prawo, przecinając twarz od ucha, także górna część czaszki odskoczyła wraz z kaskiem o długim szpicu. To zdarzenie miało zaważyć na całym późniejszym życiu młodego kozaka. Odznaczony krzyżem św. Jerzego IV klasy, dostał wkrótce urlop pod pretekstem błahego zadraśnięcia w późniejszych bitwach. Przyjechał do hutoru z niemieckim kaskiem oficerskim, który wówczas podjął i zabrał ze sobą z pola jako widomy znak trofeum wojennego. Podobno nie kłamał. Przynajmniej tak powiadano, że rotmistrz baron Wrangel osobiście uścisnął mu rękę. Sasza wyrażał się w każdym razie o nim z entuzjazmem. Podobnie jak o całym kawaleryjskim ataku, który tamten przeprowadził. Ojciec promieniał. Tylko matka, która już zdążyła się nasłuchać różnych babskich słuchów, zwłaszcza z kampanii wschodnio w której brało udział najwięcej synów kozackich z okolicy, słysząc przechwałki własnego, westchnęła raz przy obiedzie. – Ale ty, Saszenka, pamiętaj, żebyś nie brał cudzego i nie grabił ludzi. – Niczego ja nie biorę – odparł spochmurniały Sasza, odpychając pusty talerz po zjedzonej zacierce. – Nikt tam specjalnie nie grabi dodał po chwili. Wszystko brechta. Matka znowu westchnęła, a później pociągnęła dalej swym równym, znużonym codzienną pracą głosem. Grabią, synek, grabią. Na dniach mówiono, że Ostapienko Szymon, ordynas wicentowskiego sotnika, nawet kanarki w klatce przywiózł dla niego z jakiegoś Iszbergu. – Istenburgu – poprawił fachowo syn. – Nie wiem ja, jak on tam się nazywa, miasto niemieckie, ale żeby nawet kanarki w klatce zabierać z domu… – Użą pewnie, Ostapienko. – Nie łże, nie łże. Onegdaj rają sama chodziła popatrzeć do Wicenowskich. Żółte takie, żółciusieńkie. I śpiewają ślicznie uzupełniła rają co wy tych kanarków wczepiliście się jak ptasie wszy rozzłościł się stary kolcow wielka mi rzecz kanarek ilon on wart za pół rubla w Rostowie można kupić tuzin to nie o pół rubla się rozchodzi odparła sentencjonalnie żona Echem. Mama nic nie rozumie. Z lekceważeniem zamknął dyskusję Sasza. To było jeszcze w roku 1914. Od tego czasu Sasza istotnie miał okazję poznać wojnę lepiej od wielu. Przeniesiony do innej formacji, wziął ponowny udział w konnej szarży kaukaskiej kawaleryjskiej dywizji. W dniu. 23 listopada, pod koluszkami, jako jednej z operacji mającej przeszkodzić niemieckiemu wyłomowi koło Brzezin, w wielkiej bitwie o łódź. Odznaczony ponownie krzyżem, w następnych latach dwukrotnie ranny, awansowany na urjadnika, wyszedł po raz drugi ze szpitala już w okresie rewolucji. I oto nie pociągnął na rodzinny dom który, jak powiadano, gorzał już walką z bolszewikami, ale tam, gdzie wymieniono nazwisko Wrangla, wówczas generała, słychać było, że odznaczył się bardzo pod stacją Iłowajską dnia 3 maja 1919 roku, walcząc pod komendą generała Szkurko, który wespół z oddziałem drugiej Terskiej Dywizji rozgromił bolszewików. Mówiono że brał udział w zwycięskim pochodzie na Charków, a później w wielkim odwrocie na Kubań. Ale w ciągu całego tego czasu ani razu nie udało mu się zawitać do rodzinnego hutoru. Ranny pod Kachowką dostał się do niewoli 13. Sowieckiej Dywizji. Prawie cudem się z niej uwolnił, ażeby jeszcze w ostatniej chwili dotrzeć do Nowoczerkaska. Został zaokrętowany i przewieziony na Krym, do armii Wrangla. Do końca, mimo licznych pogłosek, nie dowiedział się jednak, co się stało z domem, rodziną, gdyż pogłoski te były w większości sprzeczne, a listy nie chodziły. W roku 1922 znalazł się na emigracji w Belgradzie. Dawno już opadły białe płatki w sadach wiśniowych. Wiatr je rozegnał podplecione z wikliny płoty, w grzędy pomidorów, rozniósł na pola i nawet w step daleki. Wyschły, zwiędły, pogniły na deszczach. Przestały być. Na drzewach pojawiły się ledwo zaróżowione, niedojrzałe jeszcze owoce. Niebo jest równe, blade po całodziennym upale. Wieczorny chłodek ugrzązł gdzieś w pół drogi od rzeki i nie dociąga do hutoru Jaglickiego. Pachnie zwyczajnie gospodarskim dobytkiem rozgrzanym smarem kół stojącej nieruchomo koło ganku arby z suchą trawą, spieczoną ziemią drogą idą woły, za nimi kurz stoi leniwie i nie chce opadać dwie to pole naprzeciw. Przy chacie niezamożnego sąsiada Wasyla Maszczenko, i jak zawsze skręcony dlaczegoś wierzchołkami z zachodu na wschód. Kolcow stoi na ganku w rozpiętym Żupinie, w rozchwestanej koszuli, drapiąc się po siwiźnie policzka. Chce zebrać myśli, ześrodkować je na jakiejś pożytecznej sprawie, podczas gdy słońce. Z żółtego, jak słonecznik, przybiera zwolna kolor rozciętego kawonu i skłania się ku bardzo dalekim frontom pierwszej wojny światowej. Ale myśli rozbiegają się, jak kurz codziennego życia. Wieczór taki letni, jak każdy inny. Ale przecież nie zapomni nigdy Aleksander Kolcow tego letniego wieczoru 1916 roku. Po drodze. Naprzeciw ciągnącym wołom szedł człowiek w kaukaskiej czapce na głowie, obwieszony czymś kolorowym. Stary zmrużył oczy, rozeznał. Szybaj, handlarz domokrążny. E, ormiaszka, co sprzedajesz? krzyknął z ganku. Nie był to wszak żormianin, lecz azerbejdżanin Abbas Malek. Do niedawna jeszcze wyrobnik w Elizawietpolu po tamtej stronie szczytów kaukaskich, a od niedawna młody kupiec, dorabiający się na ogólnym wzroście dobrobytu. Dywany, odkrzyknął, nie prostując z lekka obraźliwej nazwy, gdyż Ormianie nie cieszyli się solidniejszą opinią w tym kraju. Kupcie, bogaty kozaku. Dobrze tobie mówić o bogactwie, kiedy sam bez dachu nad głową łazisz. Od paru nachybił trafił Kolcow, ale się zastanowił. Niedarmo wędrowni handlarze zaczęli teraz spływać z miast i nawiedzać płaski kraj. Produkty rolne w miarę trwania wojny szły coraz bardziej w górę. Przed wydaniem byle rubla nie trzeba już było trzy razy się namyślać. A Kolcow... Jak wszyscy starzy ludzie na świecie, którym czym bliżej do życia wiecznego, tym więcej zaczynają cenić doczesne. Polubił bogactwo. Kupił już gramofon, maszynę do szycia zingera, wprawdzie używaną, ale za to bardzo tanio. Dywan? Dawaj, pokaż! Abbas Malek zbliżył się w zakurzonych butach, objaśnił, te na furmance, które zostawił u skraju wsi ze swoim człowiekiem, mają więcej wzorów do wyboru. Był postawny, czarny, przystojny, połyskując białymi zębami z ogorzałej, ciemnej cery. Mówił z godnością i przy okazji napomknął, że nie jest żadnym Ormianinem, tylko rodem z Azerbejdżanu. Tureckiej wiary? Muzułmańskiej. Poprawił przybysz. Ja tam nie rozróżniam. Z Turkiem wprawdzie nigdy nie wojowałem, ale wiem, że wódki nie piją i po kilka bab mają. E niech sobie nie ja od nich będę odbierał. Choć teraz znowu z nimi wojna. Wojna na całym świecie. Z tyłu skrzypnęły drzwi. Ula! Zwrócił się stary do córki, która wyszła na ganek. O, zobacz dywany, jakie przyniósł człowiek! Woły przeszły. Kusz stał za nimi i wciąż nie chciał opadać. I oto w tym momencie rozstrzygnęły się ważne losy ludzkie, które zaważyć miały na życiu lub śmierci tych trojga, już w niedalekiej przyszłości. Ula spojrzała najpierw na człowieka. Nie na Wprost w jego oczy i dopiero później spuściła swoje, prześlizgnąwszy się wzrokiem po barwnym wzorze perskim. Coś jakby ją zahaczyło, jak leszcza na wędkę. Było gorąco. Abbas Malek odstąpił krok i wytarł pod szczoła Nie jak chłop rękawem ale wyjął z kieszeni kraciastą chusteczkę i nią wytarł. Ula miała wtedy lat osiemnaście, była jednak wyrośnięta i piersi wypychały się już z wyszywanej koszuli, ściągniętej w pasie, zwyczajną roboczą spódnicą. Miała włosy płowe i szaro-niebieskie oczy. Takie dziewczęta widywał malek tuzinami na swej drodze i skupił się całkowicie na sprzedaży towaru. Stary grubymi palcami macał dywan i raptem zdecydował. Zajeżdżaj, zobaczymy też inne. Azerbejdżanin wjechał furmanką we wrota. Kolcow kupił od niego dwa nieduże dywaniki. Potraktował go trochę jak gościa, czemu się właściwie sam dziwił i nie bardzo później rozumiał, dlaczego tak wyszło. Siedzieli do późna na werandzie. W końcu tylko malek i ula. Mici nie było. Cały dzień łapał ryby. Wrócił rozczarowany i zasnął przy kolacji. Rają, mimo upomnień matki, wymknęła się na wieczorynkę. Rodzice poszli spać. W ten sposób nikt nie widział, jak to się zaczęło. Nawet księżyca tej nocy nie było. A gwiazdy, blade przyćmione oparami ziemi zmęczone upałem. Nazajutrz Malek nie wyjechał, choć zapewniał z wieczora, że wyjedzie o świcie. A majstrował przy wozie i nosił niby coś tam do kowala. Za gościnę jeszcze jednej doby ofiarował niespodziewanie cały dywanik. Gospodarz się dziwił mocno z tej niezwykłej hojności wędrownego handlarza. Ale prezent przyjął. Gość wyjechał dopiero na trzeci dzień, po śniadaniu. Po uli niczego nie było poznać. Jednakże tegoż dnia wyprosiła się, że pójdzie do sąsiedniego hutoru w odwiedziny do starszej przyjaciółki, która cztery miesiące temu wyszła tam za mąż. Pozwolono jej, bo była sobota. Poszła i nie wróciła już nigdy. Cios był dotkliwy. Zanim ją oczekiwano, zanim wreszcie dowiedziano się, że u przyjaciółki wcale nie była, zanim gubiono się w domysłach i domyślono wreszcie, że uciekła z domokrążnym handlarzem, minęło sporo czasu. Przeklętego Turka nie zgonić już na najszybszym dońcu. Tym bardziej, że nie wiadomo w jaką stronę się udał. A konia u wozu też miał nie z gorszego. Cios nawet przygarbił na kilka dni starego Kolcowa. Bezdomny włóczęga, szybaj, do tego jeszcze niewierny. Wszystko to w sumie przerastało pojętność zdrowych zmysłów. Rodzona córka. Teraz plotki, kpiny sąsiadów, albo co gorsza fałszywe współczucie. Bo przecież w gruncie rzeczy każdy się tylko cieszy na świecie, że to nie jemu przytrafiło się nieszczęście, a bliźniemu. Wpadł w złość, chciał już jechać z raportem do władz i donieść, że to pewnie był szpieg turecki, ale się powstrzymał. Czas wojenny. Sprawa może zostać rozdęta. Nie wiadomo więc, czy bardziej, przez wzgląd na własną córkę czy też z obawy przed procedurą śledztwa i wizytami starszego prystawa, czy też w końcu ze względu na własny honor, by go nie poniżać w takiej aferze, ale tego kroku nie uczynił. Raja chodziła zapłakana. Micja zajęty był struganiem nowego łuku. Matka natomiast zniosła cios lepiej niż by się po niej tego spodziewać było można. Raczej po pierwszych lamentach przeszła do troski bardziej rzeczowej. Starała się wyobrazić jaki los czeka teraz jej starszą córkę w szczegółach. Czy nie wytrzyma i wróci? Czy tamten się z nią ożeni? Głupia powiedział kolcow. Rzuci on ją na pewną poniewierkę. A nawet żeby się ożenił. To co z tego? To ty nie wiesz, że oni, muzułmanie, ci mają po kilka rząd, czy co? A i jak to Pan Bóg na takich nie ciśnie piorunem? Nie rozumiem ja. E tam, Pana Boga zrozumieć. To by za dużo czasu na to stracić trzeba było. Nic tylko myśleć, gospodarkę zaniedbać i z torbami pójść. Tej nocy, gdy zasnął. Żona przeżegnała go trzykrotnie prawosławnym świętym krzyżem, by odpędzić odeń złe myśli. Minęły dwa miesiące. Stary wybrał się do Stanicy głównie w sprawie projektu, jaki powziął już dawno co do kształcenia misji, a przy okazji dla załatwienia szeregu zakupów gospodarskich, a także wysłania przez pocztę polową kolejnej przesyłki dla starszego syna do frontowego lazaretu. Miał też wziąć pocztę dla całego hutoru. Wśród niej znalazł również list do niego. Ula pisała stylem na poły sztucznym, jakim ją uczono w szkole. Na poły niezgrabnie wylewnym, wymieniając na początku wszystkie ukłony i życzenia dla matki ojca następnie dla całej rodziny i nawet znajomych po tym wstępie najpokorniej przyznała się do wielkiego grzechu ale jeszcze pokorniej prosiła o przebaczenie nie tylko w intencji ale słowami obejmując ojcowskie nogi wreszcie donosiła że wyszła za mąż za Abasa Maleka podkreśliła że ślub odbył się w cerkwi prawosławnej i dalej że żyje im się dobrze, co może być też widomym znakiem przebaczenia ze strony Boga. A teraz czeka tylko na ojcowskie. Kolcow przeczytał list z kamiennym wyrazem twarzy. Następnie podarł na strzępy i chciał już rzucić na wiatr, ale po namyśle schował skrawki do kieszeni. Postanowił spalić je w domu, żeby nawet wiatr nie nosił po świecie ich śladów. W drodze powrotnej odprowadzały go niemilknące cykania koników polnych, wyboiny w kolejinach, jednostajny pejzaż i słońce zachodzące nie jak w dni poprzednie, ale w obwódkach nieskrystalizowanych jeszcze chmur. Kolcow popatrywał nań wciąż, myślał o sprawach i tylko machinalnie, od czasu do czasu pociągał lejcami. Przybywszy do domu, ani słowem nie powiedział nikomu o otrzymanym liście. Dopiero gdy wszyscy zasnęli, wyszedł boso do kuchni, zamknął drzwi, zapalił świecę. I raptem, rozłożywszy skrawki na stole, po długim składaniu, jak chińską łamigłówkę, odszukał ten, na którym widniał adres w mieście Armawirze nad Kubaniem. Schował go w najtajniejszy schowek swego nowego portfela, który kupił był niedawno na kiermaszu. Resztę zgarnął na kubkę, podpalił, a popiół skrzętnie zmiótł i wrzucił do wystygłego pieca. Nazajutrz wypadł spodziewany deszcz. I od tego dnia pogoda zaczęła się psuć.